wybuchł pożar nad sklepikiem Dilly's Price. Wszyscy w pełnej gotowości. Przepraszam, Dilly's, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman, uciekaj stąd szybko! Nie mogę sam, bo się przykleiłem! No dobrze, rozumiem. Penny, przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze, Sam. Śruby zardzewiały! Nie chcą się odkręcić! To zdejmij całe drzwi! Normanie Price! Natychmiast odłóż te drzwi! Nie mogę! Przykleiłem się, mamo! Nie martw się, Dilly's, odkleję go. Potrzebuję tylko zmywacza do paznokci. Nie mogę uwierzyć, że udało ci się przykleić do drzwi. Na kleju było ostrzeżenie, ale ty nie lubisz czytać instrukcji. Instrukcja bywa pomocna, Norman. Każdemu przyda się pomoc. Przykro mi. Mnie też jest przykro. Nie wiedziałam, że słuchawki mogą być niebezpieczne. O, niech to. Szkoda tego samolotu. Jak byłem w twoim wieku, uwielbiałem sklejać modele, Norman. Naprawdę? Mike, jeżeli kupię nowy model, to pomożesz mi go skleić? Samemu jest bardzo trudno. O, jasne, bardzo chętnie. No cóż, chyba przyszła pora wracać do remizy, Elvis. Jestem jak kolejka górska. Jeżdżę szybko Elvis! I do przodu jeżdżę. O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny. Wyłączone. Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Raz, dwa, trzy. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. Hu, 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 hu. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. To było fantastyczne. Dziękuję. O, James, Sara, Norman zaginęli. No nie. James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Słuchaj, Sam, widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów.
Dzięki, Tom. Też ją widzimy. Spokojnie, Saro. Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą. Na pomoc! Ratunku! James, patrz. Coś tutaj do nas podpływa. To jakiś morski potwór. Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak Penny! Witajcie, chłopcy! Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to. Nie bójcie się, jesteście bezpieczni. Uratujecie. Ale co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Coś mi się zdaje, że wyprowadziłeś wszystkich na manowce, Normanie Price. Nawet ty powinieneś wiedzieć, że przypływy są niebezpieczne. Przepraszam, Sam. A wasza dwójka powinna to wiedzieć jeszcze lepiej. Ale mamo, Norman mówił, że widział dinozaura. Cóż, to był bardzo stary dinozaur. Chyba znalazłem jego laskę. Zdejmij nogę z gazu. Mój tata kiedyś tak próbował i było gorzej. Musieli nas holować. Dzięki, Mandy. Jestem doświadczonym kierowcą. Oh. Utknęliśmy. To twoja wina, Norman. Wcale nie. Trzeba było nie dodawać gazu. Patrzcie, Tom przyjechał. Tom! Pomóc ci, Trevor? W porządku, poradzę sobie. Pomóż nam, Tom. Chcieliśmy razem zobaczyć sokoła wędrownego. A, dajcie mi minutkę. Dzięki, Tom. Chyba chłodnica ci się przegrzewa. Lepiej wróćcie do domu. Aha, bzdura. Z chłodnicą wszystko w porządku. Poza tym nie musicie jechać w góry, by znaleźć sokoła. Niedawno widziałem jednego, a byłem tutaj w dolinie. Nie, sokoła wędrownego lepiej szukać ze wzgórza. Już, dzieciaki, wsiadajcie! Pierwszy zobaczyłem. To nie sokół, to mewa. Wiem, jak wygląda mewa. To jest sokół. Chcę zobaczyć. Daj lornetkę, teraz moja kolej. Wcale nie. Och, nic tu nie zobaczymy. Musimy jechać wyżej. Ale ten sokół leciał na dół do doliny. Tak jak mówił Tom. To była mewa, Norman. Chodźcie, jedziemy dalej, dzieci. Czemu pan Trevor zawsze myśli, że wie najlepiej? Gorąco! Czemu nie możemy otworzyć okna? Ponieważ klimatyzacja nie działa, gdy okna są otwarte. Przecież i tak już nie działa, w tym problem. Z klimatyzacją wszystko w porządku. Więc czemu strzałka jest na czerwonym polu termometru? Och, patrzcie, dym! O nie! Wszyscy wysiadać, już! Tylko nie podchodźcie! Zobaczę, co się dzieje w środku! Nie! Proszę nie otwierać maski! To jest niebezpieczne! Wiem dobrze, co robię! O, nie! Niech pan zadzwoni po straży. Wybuch, pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście!
Ciekawe, gdzie to się pali. Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, Sam. Mamo! Mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku. Twoja mama jest tutaj. Norman! Mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman, czy naprawdę ci na mnie zależy? Oczywiście, że tak. Jesteś moją mamą. Przepraszam cię za ten świecznik, mamusiu. Nie wiedziałem, że może być aż tak groźny. Ale teraz zrobiłem znacznie bezpieczniejszy prezent. Pudełko na listy. Całe wieki zajęło mi malowanie. Podoba ci się? O, Norman, to jest piękne! Prawdziwy skarb z ciebie, naprawdę. Mamo... skrzynia wypłynęła na plażę i tyka? James Jones utknął pod nią. Szybko, Sam, jedź na plażę. James Jones utknął pod skrzynią. Będziemy tam najszybciej, jak się da. Niech pan poprosi Penny, żeby miała na nich oko. Oczywiście, Sam. A miał być spokojny dzień. O, są tutaj. Penny wzywa Sama. Słucham, Penny. Już je widzę, Sam. Są w pobliżu wielkich skał. Dzięki, Penny. Już tam jedziemy. Sam, tak się boję. Już dobrze, James. Zaraz cię wyciągniemy. Saro, wracajcie z Mandy do kawiarenki. Saro, przepraszam, to nieprawda, że nie umiesz się bawić. Cóż, pobawimy się jutro. Obiecuję ci. Co tam może być, Sam? Naprawdę nie wiem. Musimy się pośpieszyć. Trzeba podnieść tę skrzynię najdelikatniej, jak się tylko da. Już lepiej, James? Tak, już wyszedłem. Cokolwiek tam jest, jest coraz głośniejsze. Wiesz, co ten dźwięk przypomina? Zegarki. Dużo zegarków. To są budziki. Przynajmniej wiemy, co było w skrzyni. Nic by się nie stało, gdybyśmy posłuchali naszego taty. Przepraszam, tato. Powinienem cię słuchać. Chodź tu, syneczku. Czasem musisz popełnić błąd, żeby się czegoś nauczyć. Dzięki, Sam. Dzięki, Elvis. To nasza powinność, James. Kriglington, jeśli jest coś, czego nie akceptuję, to spóźnialstwo. Bycie strażakiem wymaga odpowiedzialności. Tak jest, zgadzam się z tym, szefie. Ale, biorąc pod uwagę dzisiejsze męstwo, Sam zarekomendował cię do specjalnej nagrody. O, to wspaniale. O, a co to jest? To tyka. To jest budzik, żebyś już nigdy rano nie zaspał. Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O, na pomoc, pali się! Nie o tym mówię, mamo, nie zrozumiałaś. O, mamo! Szybko! Dzwoń do Sama! Pali się u Price'ów.
Uwaga, chłopaki, pali się sklep Price'ów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz, Sam. Penny? Tak jest, panie komendancie. Pali się instalacja elektryczna. Musimy odciąć zasilanie. Już się robi. Już dobrze, Dilis. Ogień został ugaszony. Wszystko pod kontrolą. Za dużo wtyczek w starym rozgałęziaczu. To była przyczyna pożaru. Elvis ma rację. Te rozgałęziacze są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby nie przeciążać gniazdka. Tłumaczyłam Normanowi, że mamy dosyć lampek, ale on chciał więcej i więcej. Przepraszam, mamo. O, ktoś utknął między kamieniami na plaży. Na plażę, Sam. Ktoś utknął między kamieniami, a zbliża się przypływ. Lepiej weź to narzędzie, Elvis, na wszelki wypadek. Tak. Co się stało, Charlie? Stopa mu się zaklinowała. Próbowałem wszystkiego. Chyba jeszcze nie wszystkiego. Racja, Elvis. Spróbujmy jeszcze jednego. Czy możesz rozsznurować but, Norman? Chyba tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, strażaku, Sam. O, mogłem o tym pomyśleć. Chwila, moment. Gdzie moje szczęśliwe wiaderko? No tak, gdzie je zostawiłeś? O, zniknęło. Przykro mi, Norman. Musiało odpłynąć. Chodźmy. Musimy wracać, zanim nadejdzie przypływ. Zaraz. A co z moim butem? Nie bój się. Kriglington ci pomoże. O, dziękuję, Elvis. Uratowałeś mój but. Właśnie do tego służy to narzędzie. Do ratowania. Mówiłam, że mój kamyk przynosi szczęście. Najpierw uratował drzewo przed ścięciem przez straż pożarną, a potem przyniósł to. Akurat przepływało koło mnie. Szczęśliwe wiaderko! Hurra! Zaglądaj jak najczęściej, Trevor. No, oczywiście, Dilis. Jak tylko będę potrzebował warzyw, to wpadnę. O, dziecko! Ja tak lubię dzieciaczki. Są takie słodziutkie, kiedy są małe. O, to jest... cóż? Ma takie śliczne loczki. Pospiesz się, moja droga, zanim będzie jeszcze zimniej i spadnie deszcz. Biedne dziecko ma taką baranią twarzyczkę. Zejdźmy z tego deszczu. Mówię ci, widziałam, jak biegał przez cały dzień. Obawiam się, żeby nie przesadził. Nie jest już taki młody jak kiedyś. Nie wierzę ci, Penny. To prawda, Elvis. Możesz sprawdzić. Tak, Kriglington? No cóż, ja tego przyszedłem powiedzieć czołem i do widzenia. Do widzenia? O, niech to. O. Mamo! Oj, ale zmarzłam.
zmokłeś? Zdejmę mokre rzeczy i przyniosę ręcznik, żeby cię wysuszyć. Znakomicie. Chodź, malutki, zaraz ci będzie ciepło. Przeczyściłem piecyk porządnie i już działa. Ale trzeba go jednak serwisować znacznie częściej. O, nie sądzisz, że to dziwne, Mike? Czuję, jakby się coś paliło. Czujesz to? Masz rację, Bronwyn. Wcześniej tego nie czułem. Uspokójcie się wszyscy, tylko bez paniki, spokojnie. Spokojnie? Jak to spokojnie? Przecież się pali! Spróbuj medytacji, Mike. Powiedz sobie, jestem spokojny. Zostawcie medytację! Uciekajcie na zewnątrz! I niech ktoś wezwie strażaka sama! Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku, i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek. Helikopter! Dom! Jest! To ta wielka skała! Byliśmy tu dzisiaj! O! A tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszysz czekanie! Tak bardzo się bałam, że uderzył w was piorun. Przepraszam, że zostaliśmy w lesie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść. Bo nic, tylko ciągle się ze sobą spieracie i rywalizujecie. Tak, ale w końcu wymyśliliśmy razem, jak wyjść z lasu. Potem pomógł nam Sam. I radar, nie zapominaj o nim. A, coś podobnego. Nie przestraszył się. Jest już wyleczony. Wiedziałem, że nadaje się na psa strażackiego. Sam, mam dla ciebie pamiątkę. I to jest od nas obojga. To mi się podoba. Koniec ciągłej rywalizacji. Ale założę się, że w bieganiu to ja jestem lepsza. James. Nieprawda, Saro, bo ja. Żartowałem. O, to znowu wezwanie do sklepu Dilly's Price. To pewnie kolejny fałszywy alarm. Ten Norman Price już przesadza. Mamo, Sam już tu nie przyjedzie. Pomyśli, że znowu tylko udaje. Zostanę pożarty jak ten chłopiec z jego opowieści. A ja z tobą. Przepraszam, mamo. To moja wina. To ja włączyłem alarm. Ja tylko chciałem swoją piłkę. O, Norman! To Sam! Uważaj! Spadniemy! Normanie, Price, tego już za wiele. Co wy tam robicie? Uciekamy przed wilkiem. Spójrz, jest tam za ladą. Serio, już nie udajemy. To nie żaden wilk, to lis. I chyba coś mu się stało. Biedny maluch. Musimy go stąd zabrać. O, Sam! Tak się bałem. Myślałem, że już nie przyjedziesz. Norman, zawsze odpowiadamy na wszystkie wezwania. Nawet gdy mogą być fałszywe. Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. Już! Założę jeszcze bandaż na tylną łapkę i wszystko będzie w najlepszym porządku. Sam? Tak, Norman? Przepraszam za to, co zrobiłem. To ja specjalnie włączyłem ten alarm. Wiedziałem.
lecz dobrze, że się przyznałeś. Trzymaj się, mały! Dobra, do roboty! Pożar w wieży treningowej. Na najwyższym piętrze znajduje się jedna osoba. Oba wozy do akcji. Powodzenia, drużyno! Spokojnie, Dolly! Zaraz cię uratujemy! Przelecę jeszcze nad plażą! Czekaj! O nie! Widzisz? Tam na wieży! To Norman! Tom Thomas do załogi Jupitera! Sam spójrz na wieżę! To Norman Price! Co on tam robi? Pomocy! Elvis, gaś płomienie! Penny, stabilizuj Jupitera i podnoś wysięgnik. Nie martw się, Norman! Sam zaraz cię uratuję! A nie mówiłam? Wiedziałam, że coś mu grozi! Szybko, Sam! Zabierz mnie stąd! Moje ciastko! Brawo! Brawo! Czy zwycięstwo w zabawie wchowanego jest dla ciebie ważniejsze od własnego bezpieczeństwa? Nie, kapitanie Steel. Trzeba było pomyśleć, zanim się schowaliśmy. Ale jestem najlepszy wchowanego w całym mieście. Teraz radzę ci, drogi chłopcze, schować się w domu. Właśnie! I uczcimy sobie to twoje zwycięstwo paluszkami rybnymi na zimno. Tak, mamo. Co jest, Elvis? Właśnie, świetnie nam poszło. Ale biedna Dolly nie przeżyła. Tak się składa, że z tej wieży udało mi się zwieść na dół nie tylko Normana. Obejrzyj się. Dolly! Nic ci nie jest! Jesteś naszym bohaterem, Sam! Cóż, taka praca, Elvis! Cześć wam! A gdzie Norman? W domu, w łóżku! Ale masz szczęście! My mamy szczęście! Pomyślałem, że pojedziemy dziś malowniczą trasą, drogą pomiędzy klifami. Kto pierwszy zacznie śpiewać? Ja! Aport wełnisiu! Autobus jedzie w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Autobus jedzie... Tak, i gotowe. O nie! Witaj, Helen. Spóźnię się. Okazuje się, że muszę wziąć jeszcze z warsztatu mocniejszy śrubokręt do tej bramki. Pa, kochanie. A teraz przygotuj się na mocny rzut, mała. Łapa! Klakson gra nam bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Klakson gra nam bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Pełnisiu, uciekaj z drogi natychmiast! Trzymajcie się mocno! A teraz wszyscy idźcie do tylnych drzwi, szybko, i zachowajcie spokój. To się nazywa malownicza trasa. Wszyscy cali? Cóż, no chyba tak. Dobrze, cofnę autobus, wyjadę na drogę i pojedziemy do szkoły. Ale panie Evans, tam... O, nie!
Podobno jesteś chory. Potrzebna nam pomoc. Musimy zadzwonić po strażaka sama. Chciałbym, ale mój telefon został w autobusie. Zostawcie to mnie. Widziałam telefon Majka w skrzynce narzędziowej. Dlaczego radar obraca się przy panu, a przy mnie nie? Ha, ha, bo jest sprytny. Wie, że jestem starszy rangą. Proszę bardzo, obroty. Widzieliście ostrzeżenie o mgle w górach Ponty Pandi? Ciekawe, co z Penny i Helen. Nie do wiary, że zgubiłam drogę. Przez mój wypadek idziemy wolniej, do tego ta mgła... chyba wezwiemy pomoc. Nie mam tu zasięgu. Ja także. Powiedziałam Mike'owi, żeby wezwał pomoc, jak nie wrócę na kolację. Mam nadzieję, że o tym nie zapomniał. Halo? Cześć, tato. Przepraszam, że tak późno. Mogę zostać na kolacji u Normana? Zaprosili mnie. No, nie jestem pewien, Mandy. Poczekajmy, aż mama wróci, żeby ją zapytać. To mamy jeszcze nie ma? Powiedziała, że jak nie wróci do kolacji, to mamy wysłać ratowników. Pamiętasz? Naprawdę? O rany, cóż, na pewno zaraz się pojawi. Dobrze, zostań u Normana. Pa! Pogotowie, z kim mam połączyć? O, Helen i Penny zaginęły w górach Ponty Pandi. Sam, zabierzcie ze sobą radara. Tak jest. Idziemy, radar. A, i proszę wezwać pogotowie górskie. Niech Tom przyjedzie do Fladów jeepem. Robi się. Organizujemy akcję ratunkową. Jeśli radar powącha ubranie, to może podejmie trop. Musimy się udać w góry Ponty Pandi jak najszybciej. Przepraszam, Tom. Próbuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie mogę. O, to chyba jest Helen. Masz radar. Znajdź Helen. Góry Ponty Pandi są w drugą stronę. Wiem, dokąd on nas prowadzi. To nie moja wina. Cześć, radar, co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza, ale dres i to mój. Tutaj, tutaj, Sam! James jest pod tymi skałami. Szybko, radar. Szukaj Jamesa. Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa. Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry piesek. Nic ci się nie stało, James? Nie. Wszystko dobrze. Jestem cały... Tylko nie mogę stąd wyjść. Penny, przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest, Sam. O, dobrze, że jesteś, Elvis. Dziękuję. O, cześć, Sam. Proszę bardzo. Poczekaj, James. Muszę cię obejrzeć. Dziękuję, Sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało. Ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy. Ale wykopałem tylko puszkę.
A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze. Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kriglington. Ale będzie miał minę, jak znajdzie te moje monety. O, chodźcie tu szybko! Patrzcie! Czy znalazł pan może coś ciekawego? O, tak! Stare monety! Całe mnóstwo! Wiedziałem, że gdzieś tu są! Elvis, ale to nie jest twoja skarbonka. Właśnie. Gratulacje, kapitanie! Chodź, radar. Szefie, mogę pożyczyć wykrywacz metali? Szefie, gdzie ja zakopałem tę skarbonkę? Wypływamy w morze. Łódź w zatoce wysłała sygnał ratunkowy. To chyba Charlie z dziećmi na pokładzie. Tylko spokojnie, Norman. Na morzu trzeba umieć zachować spokój. Głęboki oddech. Patrz, płynie Sam i Penny! Sam, Penny! Norman, oddychaj! Przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze. Najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie. Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie. Dobrze? Tak, myślę, że z Normanem damy radę. Wyprawa zamieniła się w prawdziwą przygodę, Dilis. Czyli kto wygrał zawody wędkarskie? Wszyscy wygraliśmy. Była taka wielka. Nie, była taka. Ale na szczęście uciekła nam. Na szczęście? Czemu na szczęście? I co w tym śmiesznego? Nie rozumiem. Alarm, chce pomocy ktoś. W strażach sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi.